Cześć. Dzisiaj omawiamy wykresy i własności funkcji trygonometrycznych, czyli to będzie sinus, kosinus, tangens i kotangens. I w takiej kolejności będę to zaczynała. Więc przed Twoimi oczami jest wykres funkcji sinus. Zawsze jest takie pytanie, jak go narysować w zeszycie i co jest ważne. Więc tak, ważne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to nasz zbiór wartości, czyli to jest oś Y, ona jest tu. I nasz zbiór wartości jest od minus 1 do 1. Zobacz tutaj to. To jest tylko między tym a tym mieści się nasz wykres naszej funkcji tutaj. No nie? Tu mamy i tutaj, tak? Tylko między tą minus jedynką a jedynką jest ten nasz wykres. Między nie ma tutaj tego wykresu. Oj, tu nie ma, no nie? Nie ma, tak? Okej. I tak samo tu nic nie ma z tego wykresu. I to jest o zbiorze wartości. Czyli jak rysujesz sobie w zeszycie, to musisz sobie zaznaczyć jedynkę i minus jedynkę. Kolejnym ważnymi takimi punktami jest to, kiedy ta funkcja jakby dociera do tej jedynki i do minus jedynki, no nie? I to jest tutaj mamy pi drugich, minus pi drugich. Tu mamy i tu też mamy, tak? I to są te ważne miejsca, bo jak będziesz rysować, startować z zera, rysujesz do góry, do góry, do góry, tu i w dół musi ci przejść i znowu. To jest symetrycznie, pamiętaj. Hop, 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 no nie? I kolejnym ważnym miejscem przy rysowaniu funkcji sinus są te miejsca zerowe, czyli tu mamy pi, 2pi, kolejnym będzie 3pi, czyli tu mamy 0, minus pi, minus 2pi, minus 3pi, minus 5pi i tak dalej, no nie? To są wszystkie te miejsca. I tylko tyle. Teraz na szybko jeszcze przelecimy własności. Już wiemy, jaki jest zbiór wartości, dziedzina, no to x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Wszystkie liczby z osi x mogą być. I tak, sinus jest funkcją okresową. Co to znaczy? To znaczy, że ona się powtarza co jakiś czas. No i teraz spójrz, tu mamy taką górkę, no nie? I ta górka jest znowu tu. Tak? Czyli popatrz, ten punkt powtórzył nam się tu, tak? Ten punkt powtórzył nam się dopiero tu. Ten punkt przeskoczył nam tu. No i znowu ten tu wskoczył z powrotem na to. Czyli co, ile one się powtarzają? No a jeszcze ten zaznaczę z dołu, że tu. One powtarzają się co 2pi, czyli ona ma okres, który wynosi 2pi. To się mówi, że to jest okres podstawowy. I teraz tak. Jeśli masz do tego momentu jakiekolwiek pytania, to pisz. I teraz tak, miejsce zerowe dla sinus x. No to są te wszystkie tutaj punkty. Jak widzisz, one powtarzają się co ile? Co pi, no nie? Czyli miejscami zerowymi jest coś takiego. Są liczby w postaci k, pi, gdzie k jest naszą liczbą całkowitą. Czyli za k mogę dać jakąkolwiek liczbę całkowitą, czyli na przykład dam minus 1, to będę miała, że moje miejsce zerowe jest w minus pi. Ok? Dobra. I to tyle z sinusem. Jak masz pytania do sinusa, to pytaj. I teraz lecimy. Kosinus. Kosinus, podobnie jak sinus, też tutaj jest między jedynką a minus jedynką. Od razu ładnie zaznaczę. Tak, czyli mamy co? Zbiór wartości to jest od minus 1 do 1 podomykane. Teraz kolejna sprawa to nasza dziedzina.
Dziedzina, to pamiętasz, dotyczyła się naszej osi x. Tutaj możemy mieć wszystkie liczby, więc x należy do zbioru liczb rzeczywistych. To była dziedzina. Teraz spójrzmy. Co ile się nam powtarza ten wykres? No znowu nam się powtarza, tak jak w sinusie, 2π. Okres to jest 2π. I teraz tak, miejsca zerowe. Tu. 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 I miejscami zerowymi znowu, że musimy dodać coś, pyk. Czyli tak, miejsce zerowe. Miejscami zerowymi funkcji kosinus są wszystkie liczby, które mają x taką postać. 90 stopni plus k pi, gdzie k należy do liczb całkowitych. Bo tak, pierwsze tutaj jest 90 stopni, no nie? Jak dodam kolejne pi, no to będę miała czy drugie pi. Jak dodam, na przykład odejmę, no to jak odjęłam, to wskoczyłam tu. Ok? Mam nadzieję, że to widzisz. I było o miejscach zerowych, no i tyle. Teraz, tutaj już nie będę mówiła, że to jak to narysować, bo to jest tak jak podobnie przy sinusie, że bierzemy. Tym razem od jedynki lecimy. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tutaj jest ważne pamiętać, że nie startujemy jakby z wykresem od zera, jak w sinusie, tylko od jedynki. I to wszystko. Patrz, jaki fajny tangens. I teraz, co tutaj nam się w tym tangensie wydarzyło? Tangens. Teraz mamy trochę inną sytuację, bo zbiór wartości, czyli nasz y, to jest zbiór liczb rzeczywistych. Ale co nam się przydarzyło w dziedzinie? Widzisz? Czekaj, wezmę tylko sobie do pozaznaczania. Tutaj o. On nie dochodzi do tych miejsc tu. Tylko się powtarza, tak? Powtarza się co? Pi, ten wykres. Tu. I co więcej, zauważ, że tutaj to miejsce, to miejsce, to miejsce, to miejsce, to miejsce, to wypada z naszej dziedziny. Ale jak to zapisać? Czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych, takich, że bierzemy cały zbiór liczb rzeczywistych, ale wyrzucamy nasze x-y, ale x-y takie specjalskie, takie coś znaczy, takie, że pi drugie plus k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Co to są za punkty? To są te wszystkie punkty na zielono. To wyrzucamy z dziedziny. I też tutaj to już zapisałam po matematycznemu. Widzisz, tu masz pi pół. Kolejne miejsce wyrzucamy za kolejne wielokrotne. No, musimy dodać pi. I tu tak samo dodajemy pi. Tu odejmujemy pi. Tu odejmujemy. 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 Odejmujemy i odejmujemy. Dlaczego? Dlatego właśnie mamy tu zbiór liczb całkowitych, bo liczby całkowite to są te i na minusie, i na plusie. I w dodatku są całe bez ułamków. Dobra, bo odbiegamy i okres. No to już mówiłam, że tutaj widzisz, ten wykres nam powtarza się co? Pi. I tyle o tangensie. Czyli są trzy najważniejsze rzeczy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Są cztery. Czyli jeszcze mamy miejsca zerowe. Zerowe. I miejsce zerowe to gdzie mamy? Tu i znowu kiedy nam się powtarza? Za pi. Za pi nam się powtarza, no nie? Pi mniej.
Czyli miejsce zerowe to x równa się k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. I tak, to są cztery ważne rzeczy. Z każdej funkcji trygonometrycznej, którą musi wiedzieć, jaki jest zbiór wartości, jaka jest dziedzina, co ile ona się powtarza i gdzie się przecina z osią x, czyli miejsce zerowe. I został nam kotangens. Tak, to jest kotangens. I jak się domyślasz, kotangens to jest odwrotność tangensa, albo tangens jest odwrotnością kotangensa. I co my tu mamy? No mamy tak, podobnie, że zbiór wartości to jest wszystko. Dziedzina. I znów x należą do zbioru liczb rzeczywistych i wyrzucamy x takie, że x właśnie. No spójrzmy. Czyli tu nie ma, tu nie ma. Może zrobię takie te kreseczki, co robiłam wcześniej. Widzisz, tu nie ma, tu nie będzie wykresu. Tu nie będzie. Tu nie będzie. I tak dalej, no nie? Tu, oj, jeszcze raz. Tu. Tak? Czyli teraz te miejsca nam wypadają z dziedziny. To wypadło z nią, to wypadło nam z dziedziny, to wypadło, to wypadło, to wypadło. Czyli w takim wypadku x równa się k. No. Pi. Gdzie k należy do liczb całkowitych. To, czyli tak, zbiór wartości, dziedzina. No to lecimy teraz miejsce zerowe. No i patrzymy, gdzie się to nam przecina. Tu, 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 tu. Czyli nam to się przecina w połówce. Zawsze zaczynamy od tego. Pi drugich plus k pi, bo znów nam się to powtarza, to całe pi. Tak? I jak zwykle k należy do zbioru liczb całkowitych. Rozumiesz ten zapis? Daj znać, czy rozumiesz, co to znaczy k pi i że k należy do zbioru liczb całkowitych. Bo tutaj może ten zapis być trudnością, tak sobie teraz pomyślałam. Ale daj znać. Jeśli jest dla ciebie trudne, to wezmę i jeszcze wytłumaczę. Ten film już trwa 13 minut, więc nie chcę się nad tym teraz tu skupiać. Miejsce zerowe, okres. No i jak tutaj ta funkcja nasza jest okresowa? No co pi, tak? Bo się znowu powtarza, co pi wszystko nam. Nie tak jak w sinusie i kosinusie, co 2 pi. I to wszystko. Zapraszam ciebie na kolejne filmy, gdzie będziemy pracować nad wykresami, takimi na przykład sinus 2x, 2 sinus x. Czym to się wszystko różni i jak to się ma? No dobra, to do usłyszenia. Dzięki za uwagę.